Czołem żołnierze, z tej strony Kalucz. Witam na moim drugim kanale, witam na wielkiej mobilizacji, bo moi drodzy, jesteśmy w stanie wojny z teamem Ospano. Jak nie słyszałeś, no to moi drogi, zaraz ci wszystko opowiem. Witam serdecznie w World of Tanks, widzowie. Dzisiaj potrenujemy przed wielkim streamem, na którym to będzie wielka wojna. Team Kalucz versus Team Ospano, kto wyjdzie zwycięsko? No mam nadzieję, że my. Ja mam dzisiaj ze sobą widzów, będę trenował do tego pojedynku, a ty możesz dołączyć, bo generalnie za tydzień, 28 marca będzie stream, na którym będzie toczyła się ta bitwa. I będąc, moi drodzy, w grze, będziecie mogli dodać mnie do znajomych i w tym momencie będziecie mogli wziąć udział też w streamie, jak się wam poszczęści. Więc musisz sobie, byku, pomóc i zarejestrować się z linku podanego w opisie. Przez to będziesz mógł po prostu zagrać ze mną podczas tej wielkiej bitwy. Tak jak mówię, jak będziesz miał farta i po prostu uda ci się dołączyć do lobby. Ale miejmy nadzieję, że tak będzie. I dodatkowo, widzowie, jeszcze jak tak mówię już o tej rejestracji, to dokończę szybciutko, że rejestrując się z linku podanego w opisie, dostajecie na start masę benefitów. Więc jak jesteś nowym graczem, to świetna sprawa. World of Tanks to gierka oczywiście darmowa. Możecie ją pobrać na konsolę i na peceta. Ja sobie pykam na pececie, a te benefity, które dostajecie, to m.in. widzowie 7 dni konta premium, 250 tysięcy kredytów, brytyjski ciężki czołg premium z tiera 6 Cromwell B i 3 czołgi również z tiera 6 do wypożyczenia na 10 bitew. W sensie dostajecie je na 10 bitew na wypożyczenie. Widzowie, naprawdę dużo benefitów. Warto też zostawić lajka pod tym odcinkiem. Jak uważasz, że wygram tę wojnę z Ospkiem, to mój drogi, możesz oczywiście zostawić. Taka przerwa między supermarketami. Jutro kolejny odcinek supermarketu, także zapraszam, zapraszam. No ale co, widzowie, ja mam w plutonie dwóch widzów, którzy dołączają już do mnie tutaj swoimi czołgami. Wszyscy jesteśmy gotowi. Pierwsza rozgrzewkowa bitwa. Ospano, taki gagatek. On myśli, widzowie, że pokona potężny Team Kalucz. No czy tak będzie? No nie wydaje mi się. My, moi drodzy, zrobimy wszystko, żeby honor uratować. Nasza armia słynie z tego, że jest ogromna, ale trzeba znaleźć perełki. Jak dobrze grasz w World of Tanks, napisz mi teraz w komentarzu, jaki masz level, jakie masz doświadczenie. Będę takich ludzi potrzebował też, ale będę potrzebował też, haha, mięsa armatniego, więc jak nie umiesz grać, to też nic się nie dzieje. Przydasz się, będziesz jechał z przodu, nie? I będziesz, że tak powiem, wystawiony na próbery, ale takich ludzi też potrzeba, nie? Nie, wiecie, to będzie fajne, ten streamek będzie mega fajny, no bo będziemy w stanie, ale fajna muza orientalna nam się włączyła. Ty, to jest wielki murki. Czy ja na tej mapie nie grałem chyba nigdy? Co to jest za piękna mapka? Jaka ta gra w ogóle ładna? Jaka muzyczka orientalna, podoba mi się. Hellcatikiem sobie jadę. No, ale wracając, to będzie to ciekawy stream, bo będą na pewno ludzie, którzy będą mieli doświadczenie duże w World of Tanks, a będą też nowicjusze, którzy po prostu przyjdą, będą chcieli się dobrze bawić. Widzowie, to wszystko jest do ogarnięcia. Ale kurde, dzisiaj trzeba się rozgrzać trochę. Wiem, że Ospek jest dobry, kurde, w te klocki. Dobry może być dowódcą, ale ja liczę na to, że widzowie, wy wykierujecie po prostu tą wojnę wielką między nami, nie? Ale to będzie potężne. Kurde, jeszcze doczekać się mogę, ale nie mogę też przynieść wstydu, dlatego widzowie, kilka dzisiaj rozgrzewkowych, że tak powiem, pojedynków, poligon testowy sobie zrobimy. Na streamku oczywiście jeszcze sobie zagramy test przed wielką bitwą z Ospkiem. Dobra, ja mam Hellcata, jestem bardzo szybki, ale nie chcę też, widzowie, że tak powiem, zawalić, bo pierwszy raz gram na tej mapie, ja sobie ją muszę tutaj ogarnąć. Jestem w takiej wiosce na dole. Wszystko się wokół muru chińskiego toczy, nieźle. W ogóle, widzowie, ciekawostka z murem chińskim. Wiecie, kiedy on powstał? Ostatnio oglądałem o tym dokument. Już w VII wieku przed naszą erą budowa została rozpoczęta. Ostatecznie chyba w XV bądź XVI wieku, że tak powiem, już naszej ery przeżył pik i można powiedzieć został wykończony przez cesarza, tylko dokładnie nie pamiętam jakiego, ale generalnie 7000 kilometrów widziany z kosmosu, widzowie, potęga, potęga, naprawdę. To jest budowla, jakiej człowiek, kurczę, nie zawsze jest w stanie pochwalić się taką, widzowie, potężną budowlą, nie? To jest naprawdę coś, co przekraczało epokę, coś jak piramidy w Egipcie, nie? No dobrze, ale ja niszczę niestety tą piękną, moi drodzy, chińską infrastrukturę, rozdupiam ludzie, kurde, wszystko się da, ale widzę wrogów, dobra, wrogowie spotted, na spokojnie, są po drugiej stronie. Widzę, że ludzie ode mnie, moi ziomale, czyli XA Iron i Gregor, pojechali w zupełnie innym kierunku. Chłopaki, słyszycie mnie? Halo? Słuchacie mnie? Halo? Halo, halo? Mam nadzieję, że mnie słychać. No to nieźle. Co ja narobiłem? Mogę się nie ruszać chyba. O nie! Nie! A! Leżę bokiem! Ja pierdylam! Co jest grane? Nie, 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 nie! Co za gnojek! O, dzięki! Dzieno!
Dobra, jedziemy z dziadem. Aaa! Nice, uratowali mi życie, kurde. Dobra, ale tu jest obok kolejny, szybciutko, uważaj, Kaluch. Jezus, jak dobrze. Ty, ja mam jeden HP! What the heck? Ledwo żyję. Mój widz mnie uratował chyba. Ale tu, o nie. Fucking hell. Jestem na hita, widzowie. Przez to, że widzieliście, stanta zrobiłem, nie? O. Rozdupili go, pięknie. Jezus, jak mi uratowali dupę nasi ludzie. I właśnie tak chcę, widzowie, w tej wojnie ze spado grać. Chcę się nie, że się przewracać, ale wiecie, ja tylko sobie obserwować. Dzięki, mordo, ej, to ziomek z mojego plutonu, nie? Podziękuję mu, ty, czekaj. Dobra, teraz musimy chronić mój widz, nie? Tak też, moi drodzy, taką taktykę będziemy przyjmować. Myślę, że za zabicie w takiej gierce z Ospano, w takiej wojnie dowódcy, to już widz... O! Góra, mordo! Fuck. Ja wiem, co to oznacza! Oj, kurde, wiedziałem. No, no nie przykrył mnie, koleżka, no. Super Hellcat nie żyje. Tu mój widz się leje mocno. Dawaj, mordo, patrz, on go rozjedzie, ty. Chociaż, o, zaczął mocno obrywać teraz, ty, mordo, co jest z tobą? What? Zniszczyli go, chyba ostrzał miał z dwóch stron. No tak to bywa, ale proszę państwa, nie łamiemy się. To jest dopiero rozgrzewka, ja wchodzę w ten tydzień, decydujący tydzień, gdzie będę, moi drodzy, trenował przed wielką bitwą. Więc to jest też dobra okazja, żebyście wy sobie po prostu potrenowali trochę, jak nigdy nie mieliście styczności z tą gierką, nie? A widziałem komentarze już na głównym kanale, jak wrzucałem informację o tej wielkiej bitwie, że piszecie, że hej, Kaluch, ja jestem chętny, ja dobrze gram, nie? Takich ludzi tutaj potrzebuję w komentarzach. To jest dobre miejsce, idealne miejsce do tego, żeby po prostu, widzowie, dawać znać. Jak dobrze grasz, to się odezwij, bo takich ludzi potrzebujemy, tak jak mówię. No i co? Tym razem tiery piąte, proszę państwa, przesiadam się na chiński czołg, z racji tego, że w Chinach byliśmy przed chwilą. No i wierzę w to, że, widzowie, to się wszystko uda teraz. Co za mapka? Europa, Zatoka Rybacka. No dobra, tą mapę już kojarzę i tutaj będzie, widzowie, dużo lepiej, nie? To jest po prostu szybka akcja. Jedziemy. Nie zamulamy, koleżka tutaj zaspał. Dobra, gdzie są moi ludzie? Tu jest mój ziomeczek. Czekajcie, kto jedzie tym KFAU? XA Iron, to jest dobry gracz. Ja go już, widzowie, często jest dostępny, jak ja pykam. Dzisiaj się znowu załapał do drużyny Gregor. Z Gregorem chyba nie miałem okazji jeszcze grać, aczkolwiek jedzie Gregor. Gdzie jest Gregor? Musimy go zlokalizować. Już dojeżdżam. Że tutaj tam sieka te drzewa, tak jak my. Uwielbiam tę mapę, widzowie. Miejska dżungla. Ale będę się trzymał tego mojego ziomka, nie? Żeby tutaj nie zawalić i żeby się teraz, widzowie, nie dać łatwo po prostu pokonać. Okej, spotted jestem, spokojnie. Co się dzieje? No i teraz mam apteczkę, nie wiem, nieporozumienie. Wziąłem tamten czołg wtedy, Hellcat nie jest dla mnie jednak. Trzeba umieć grać, żeby takim małym czołgiem, widzowie, wymiatać. A ja, no, czy ja się uważam za dobrego gracza? O, to jest ciekawe. Uważam się za gracza w porządku, ale... Nie, inaczej. Jestem... Dobrze potrafię strzelać, ale czasem mi się mózg wyłącza. I wtedy, jak mi się ten mózg wyłącza, widzowie, to najczęściej ginę w jakiś bardzo idiotyczny sposób. Okej. Jest. Chodź tu gnoju, jedziemy. Jestem spotted, mam to w dupie, widzowie. Dobra, mordo, daj mi się wycofać. Spokojnie, tu ich zrobimy. Że widz też nie chce tutaj kombinować. Spokojnie, tutaj zaraz wyjedzie. On tu nie wytrzyma, on tu zaraz wyjedzie, patrzcie. O, albo tu wyjechał, a, przejechał. Dobra, jednak mi przemknął na drugą stronę. O, dawaj, cwaniaku, widzę, że cię kusi. O, coś tam wybuchło. Mordo, jedziemy. Wdupiamy się, dawaj. Hopie, cover me. Ale jestem, widzowie, hardcorem. Właśnie w tych momentach nie myślę. Dawaj, widzu, mój drogi, no. Coveruj szefa! Co to ma znaczyć? No zastał, ty! Dobra, zmieniłem pozycję, widzowie, będę tutaj karał botów teraz. Karam botów. O, zlokalizował tam Tigerka. Dawaj, mordo, podjedziemy, on się tego nie spodziewa, ty. On się nie spodziewa, że ja podjeżdżam, dziada, pa. O! Fucking hell! Dobra, trochę pokory, Kaluch. Apteczka, jeszcze nie mogę używać. Mam bardzo dobrą pozycję, mimo wszystko, wypadową. Ej, ten nasz tam kara frajera, dobra, przejeżdżam. Gąsienica, ty jesteś gąsienica, człowieku. Dobra, wracam. O, pięknie. Brawurowa, au! Dostałem w gąsienicę, guys, uwaga. Weźcie, bo... Dobra, gąsienica, człowieku, stoi. Cały nasz pluton tu stoi, nie, ten Tiger tam. No on wychyla, no wychyl, człowieku. Mam cię na hita. Człowieku, ja już nie żyję. No i oczywiście padłem tylko ja. Dobra, widzowie, tak naprawdę to wiecie, co ja testuję w dzisiejszym odcinku? Testuję, jak elegancko sobie paść i patrzeć, jak robią coś za ciebie. Więc ha, tak też będzie, widzowie, w bitwie z Ospano. On się będzie tam pocił ze swoim zespołem. Wymyślicie, że co? On będzie tam, wiecie, zagrzewał wszystkich do walki.
A i tak finalnie, no niestety, w cierę dostanie, w tyłek dostanie, widzowie, i musi się z tym pogodzić. I moi drodzy, ja będę poddymiał do samego streamka, no nie ma gość z nami szans. Zobaczymy wszystko 28 marca, ale ulala, będzie się działo. Jak jesteście Team Kaluch, a nie Team Ospano, to napiszcie w komentarzach TK. A jak jesteście Team Ospano, napiszcie TO, to. Jakąś emotkę dajcie. Zobaczymy, ilu kurczy tutaj jest ludzi, którzy będą nas dopingować. Jeśli widzu ty nie będziesz w stanie zagrać, to chociaż dopinguj nas. Dobra, przerzucam się na moich widzów. Gdzie tu są moi widzowie? Kurcze, no przebili się teraz fajnie sobie. Niektórzy siedzą, a ja widzowie umieram. O, widz tu walczy, walczy widz. Lajka dla widza zostaw widzu, zobacz to. Ło, ale dostał teraz. Dostał gąsienicą. Ale pięknie krytyka zasadził. Dawaj mordo, masz go na hita. Tylko te kurde, te takie ciekawe ma ktoś tutaj pociski. Schowaj się za domem. Dobra, raczej tutaj go nie sięgną te pociski. Dobrze. Myśli ziomuś, myśli, ale kurde, powiem wam szczerze, jest lipa generalnie. Ale tą odważną postawą Xay Iron zapewnia sobie, widzowie, miejsce w naszej brygadzie podczas streama, no. Udowodnił, że no nie penia w trudnych sytuacjach. Jako jedyny został z naszego plutonu, jeszcze trzech zostało. No jest ciężko, powiem wam. Już nawet muzyczka zaczęła grać groźna, to oznacza, że pewnie dostaniemy w tir. Dwie eliminacje na koncie Irona, nieźle. No rywali mnóstwo, musi się chłop naprawdę, widzowie, tutaj postarać, ale wydaje mi się, że... No lipa może być. A tutaj zniszczeni, zaraz nam przejmą flagę. No niestety nasz ziomek chyba nie zdąży nawet zareagować. Uuu, ojojoj, dostaje i to. O kurde, jaki tank do niego jedzie potężny. No nic, widzowie, to będzie rest in peace raczej. To będzie rest in peace. Otrzymam za niego kciuki i to wydaje mi się, że ulala. Uciekaj mordo, uciekaj. Uciekaj, sorry. A, przerzuciło mi się. Co jest? A, bo porażka. To przeżył widz. Przeżył, już ostatniego hita ktoś miał, ale na szczęście porażka, to znaczy na szczęście, no na jego szczęście przeżył. Dobra widzowie, przydałoby się wygrać bitwę, przydałoby się pokazać wreszcie, że ja naprawdę potrafię grać w tę grę. Proszę państwa, Polish Czołg, polskim czołgiem teraz zagramy. 10 TP. Step, o, lubię tę mapkę, widzowie, stepowa wojna i teraz muszę dać radę. Polish Czołg, proszę państwa, dalej trening trwa z widzami. Napisał do mnie jakiś ziomeczek, Nathan, czemu on nie dołączył, co jest? Pisze do mnie mnóstwo ludzi, zapraszam, a gościu nie korzysta z zaproszenia, no. To będą inni na jego miejsce, możesz to być ty widzu, więc rejestruj się z linku w opisie. A ja rozpoczynam, widzowie, bitwę, że tak powiem, która pokaże tak naprawdę w jakiej formie jestem, widzowie. Wiecie, prawdziwego żołnierza poznaję się po tym. Nie jak zaczyna, jak kończy, widzowie. A ja dzisiaj wrócę z tarczą, nie na tarczy po tym pojedynku i zobaczycie to. To jest przepowiednia, moi drodzy, tego, co się będzie działo na live z Ospkiem, więc zapraszam i możecie to odebrać jako serio spięcie dupy teraz, nie? I zobaczycie, jak naprawdę, widzowie, ja myślę podczas tej rozgrywki. Taktyczne granie. Widzisz, wykorzystuję ukształtowanie terenu, nie? Do wody normalnie sobie wjeżdżam, nie? Zobacz to. Pięknie, elegancko. Ale kurde, ładna mapa. I totalnie nie wiedzą, że ja tędy jadę, nie? To jest IQ 900, proszę państwa. Zaraz będę normalnie w stanie przejąć flagę wroga, ty. O, tutaj już kogoś zauważyliśmy. To są oczywiście barany. Ja już gościa widzę, pa, zaraz go będę mógł dupnąć. Nie przebito pancerza. To nic. Zaraz go zarysujemy, gnoja. Dostał. Dostał! Uskoczenie krytyczne. Polish power, proszę państwa. Polish power. Leży. Tak jest! No i jazda. To się nazywa... O! Tu mamy obok. Ten jest też do rozwalenia. Zdupia. Au! Kurde, po dupie dostałem. Spokojnie. Żyję. Przepraszam wszystkich w słuchawkach. Po prostu stres. Wiecie jak jest. Ej, kurde, ale raszujemy, widzowie. Cruisera 3 dojedziemy tutaj zaraz. Dobra, tylko chłopie, ty trochę... Dawaj go. A, uciekł za górkę. Ale pacanowski. Dobra, ale spokojnie. 3-1, moi drodzy. Póki co jest dobrze. Shit, kto to? Nasz ziomal oberwał, ziutek nasz oberwał. High Granda musimy zdobyć. O, spotted jesteśmy. Nawet nie wiem przez kogo, tak szczerze. A, tam jest ziomek. Przejeżdżam. A, no, widzisz, jestem za szybki. Baranie, gąsie. Zmiana pozycji, widzę, że widz tam utknął troszeczkę. Ajajaj, po dupsku. Stał? Za kamieniem jest. Dostał! Weszło jak w masło. Tak jest. Dobra, trochę mam, widzowie, przypałową pozycję. Muszę się tu chować. Ale widzicie, już jest lepiej. Już jest, widzowie, akcja, reakcja. Jest gra po prostu. O, spotted. Kto? Hu. A! Ratuj mnie, widzu. Dobra, na razie tu siedzę. Gdzieś z góry mnie tam, z High Grandu mnie ktoś dostrzegł. Ale od tej strony jestem bezpieczny. Mogę to, widzowie, zrobić taktycznie teraz, pa. Kurde! Za górę. Dobra, git. I teraz tu mam gościa. Ty, ale on umiera.
Dobra, leży pięknie. 7-6. No powiem tak, bronią tam tego terenu, ale spokojnie, Kaluch, nie podpalaj się. Polish power, polish czołg, człowieku. Okej. Ach, chciałem mu takiego, wiecie, na rozpoczęcie współpracy przydupić bombeczkę, ale no niestety nie siadło tam. Dobra, poruszają się tam nasi widze. Jedzie ten mój ziomeczek. Po prostu trzeba ich przycisnąć. O, nie wiem, czy to dobry pomysł. O, tam się naszego rozdupcyli, no. I zaraz mnie mogą. Ty, a co tu się dzieje? Tu coś się niedobrego dzieje. Ula la la la. Ej, zniknął, co jest? Wywaliło go? Czy się po prostu schował? Dobra, spokojnie, tu mnie nie widać. Ja nie widzę też wroga, niestety. Gdyby mi oznaczył ten mój ziomek, to by było świetnie. Widzu drogi, oznacz. O, dobra, jadę do niego tutaj. Jesteśmy najdalej wysuniętymi, proszę państwa, jednostkami na południe mapy. Trochę lipna pozycja, bo nie mamy go jak tutaj objechać. Jesteśmy blisko flagi, ale na pewno tej flagi chronią. Nie wiem, czy to dobry pomysł, to co robi teraz widz. Ale jadę za nim, jadę za nim. Widzę, że tu ktoś strzela z góry. Siedzi tu, siedzi gnojek. Trzeba go po prostu dojechać elegancko. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Musi się ruszyć, mamy go. Współpraca z widzem, pato. Mam go. Let's go! Pięknie. Ty, o nie, nasz widz padł. Fuck. Oh shit, nie! Kaluch, idiotą jesteś. Jest ich tam dwóch. Nie trafiono w pancerz, zaraz będą mnie nadupiać. Ale ty! Objeżdża tam ich teraz nasz! Dobra, hopy. Mamy. Ale to jest taktyczne rozwalenie. Dwa czołgi leżą, widzowie. Odwróciłem ich uwagę. No i nasi dokończyli dzieła zniszczenia. Tak też będzie. Capture the flag. Mordo. Ja kapczuruję tę flagę. O nie, dobra, tu jest jeszcze jeden. Jeszcze jedna jednostka, dobra. Nie podpalaj się, Kaluch. Myśl, człowieku, au! Oberwałem trochę. Ale jak będę tak blisko, to się ziomek nie spodziewie. Nie spodzieje się. Mówiłem, że taktycznie to rozegram teraz, nie? Widzicie, co tu się dzieje? O, tu jest gnojek, on tu siedzi. Ktoś mnie zauważył. O, ktoś próbował mnie, moi drodzy, pierdyknąć z takiej odległości. Co, ja mam plecy, czy co? Ty, tu jest. On tu do mnie jedzie chyba. Mi się wydaje, nie ma go. Ale to jest, widzowie, taktyczne podejście teraz, pa. Nasi tam są, dobra. Już niewiele zostało rywali. Tu są zwłoki, tak, jedzie. Wiedziałem, ty gnoju, pieprzony dziadu. Kurde, taki mały gnój mnie rozwalił, no. Ale musimy to wygrać, no musimy. Proszę, to musi być wygrana bitwa. To jest przepowiednia, przypominam. Strzelaj się tu z nim, ładuj go, koleżko. Dobra, mamy to. Matilda, czemu mu nie pomagasz? Matilda, pomagaj żeś mu. Dobra, mają go, mają go, mają go. Mają go, no. Rozdupcz go. Jest, zostało dwa. O, tu się nawalają. Matilda, let's go. To ten mały skurczybyk, pomści mnie, mordo. To on mnie zabił. Nic się nie zerwie, nic się nie zerwie. A! Kurde, fuck, unieruchomili go. Będzie 2-2. Będzie 2-2. Dawajcie, ci trzej tutaj co jadą. No nie, no ten zostanie zniszczony niestety. Siedzi w tych krzaczorach jakiś gnojek jeden. Tamten zdupił na daleko. O, to już będzie lipa. Jeszcze na hita jest. Ale ruszył, naprawili gąsienicę mu, dobra. Uciekaj, chłopie, uciekaj za górę. Świetnie, ej, zdupił mu. Dobra, został ostatni, widzowie. To jest przepowiednia, ja wam mówiłem. Tak się skończy ten pojedynek z Ospkiem. Jadą na niego, na nich, kurde. Siedzi tam, no. 1-4, o, ty, rozdupił. Tak jest, victory is ours, widzowie. Zwycięstwo jest nasze, tak też będzie, proszę państwa, na streamku. To już wiecie, to była przepowiednia. Ja po prostu się wczułem, postarałem, skupiłem, pomogłem drużynie. Widzowie, elegancko, elegancko. Moi drodzy, rejestrujcie się z linku i dołączcie do naszej kompanii, bo już za tydzień wielka bitwa. Zapraszam serdecznie i napiszcie w komentarzu, za kim jesteście. Ospek niech nie fika, bo szybko zostanie do parteru sprowadzony. Oddelegować, nara. A, i łapka w górę ma być zostawiona, to rozkaz, odmaszerować.